Jak już powiedziałam, święta lubię i bombki oraz pisanki maluję. Odwiedzając rodzinę, zawsze zabieram ze sobą kilka pisanek, a w tym roku będą pisanki w ładnym pudełeczku. Wykonanie jest tak proste, że możemy się za to zabrać nie tylko z dzieckiem, ale nawet z mężem. Na początku obcinamy nożyczkami wszystkie farfocle, które z boków zwisały. Następnie przemalowujemy białą emulsją do ścian. Nie za grubo, żeby tektura się nie rozlazła. A następnie przyklejamy, oczywiście tylko jedną górną warstwę serwetki. Żeby było prościej, możemy przyklejać całe fragmenty serwetki. Lub wybierać wzór na białym tle, tak jak to zrobiłam od środka. Kleimy na dowolny klej do dekupaż. Pudełko białe, tło serwetki białe, czyli nie ma potrzeby wydzierania, po prostu wycinamy i przyklejamy. Warto używać szerokiego pędzla, to na pewno ułatwi pracę. Ja nieco postarzyłam pudełeczko patyną, ale możecie do tego użyć brązowej farby akrylowej albo jakiejkolwiek innej. Pudełko przemalowuję bezbarwnym lakierem akrylowym. Zabezpiecza i utwardza. No cóż, każdy ma jakieś dewiacje. U mnie kropki, perełki albo koronki. Tym razem padło na perełki. Ale jeżeli zrobicie kropki zwykłym patyczkiem do szaszłyków, też będzie fajnie wyglądało. I jak Wam się podoba taka wielkanocna twórczość? Zapraszam do oceny filmu. Oczywiście jak Wam się nie podoba, to także oceniajcie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.